Witajcie w najsmaczniejszym programie na antenie TVP Wilno. Z wami Greta i Łukasz. Łukasz, z czym ci się kojarzy kuchnia wojskowa? Mam gliste wyobrażenia. Może jakieś mięso, kaszę, kompot? Ale to raczej skromnie. Otóż nie, nasze wojsko powinno być silne i na pewno niegłodne. Kiedy żołnierzowi burczy w brzuchu, na polu bitwy sobie nie poradzi. Dziś wybierzemy się do stołówki Litewskiej Akademii Wojskowej, żeby przekonać się, że litewskie wojsko jest smacznie i pożywnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, słuchaj. Czy to prawda, że żołnierze muszą jeść dużo i smacznie? Tak, wojskowi mają przecież do wykonania dużo zadań. Posiłki muszą być urozmaicone. Jak widzicie, jest duży wybór warzyw. Mogą też wybierać menu z mięsem lub alternatywne, czyli wegetariańskie. Czy smakują studentom posiłki w stolówce? Każdy ma inne upodobanie. Po 3-4 latach studiów w Akademii Wojskowej już się chce czegoś innego niż oferuje uczelniana stolówka. Dlatego jest możliwość zamawiania posiłków z zewnątrz lub przygotowania ich we własnym zakresie. Wielu jednak odpowiada stołówkowe jedzenie. A jak wygląda codzienność studenta Litewskiej Akademii Wojskowej? Dzień zaczyna się pobudką o 6 rano, 10 minut na poranną toaletę i założenie dresów. Potem jest 40-minutowa gimnastyka, prysznic, apel, hymn, śniadanie. Od 8 do około 11.30 trwają wykłady, po obiedzie znowu wykłady. Studenci mają też obowiązkowe zajęcia fakultatywne ze sprawności fizycznej, języka angielskiego, artystyczne, taneczne i temu podobne. Czy w Akademii Wojskowej stawiacie na zdrowy tryb życia? Na czym polega zdrowy tryb życia? Chodzi przede wszystkim o aktywność fizyczną, uprawianie sportu i zdrowe odżywianie. A co studenci zabierają ze sobą na ćwiczenia taktyczne? Na czas ćwiczeń na poligonie dostają suchy prowiant. Są to 3 zestawy – na śniadanie, obiad i kolację. Istnieje możliwość dostarczania ciepłych posiłków w specjalnych podtrzymujących temperaturę pojemnikach. Na poligonach są też stolówki. Podczas niektórych ćwiczeń nie można zabierać ze sobą żadnych rzeczy, na przykład telefonów czy jedzenia. Zazwyczaj jednak w plecaku można mieć tabliczkę czekolady, orzechy, batoniki energetyczne. A czy można studentom zabronić jeść niezdrowe jedzenie? Ma pan dzieci? Nie. Każdy, kto ma dzieci, może sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zabronić im jeść coś, na co mają ochotę. Można jedynie tłumaczyć. I dlatego organizujemy dla studentów zajęcia na temat zdrowego trybu życia i odżywiania. Dzięki temu zmieniają swoje nastawienie. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. A czyjąc? Dobrze mają ci żołnierze, ale i tak pewnie tęsknią za domowym jedzeniem. Łukaszu, co proponujesz zrobić w kuchni? Moja propozycja to koszota buraczkowe. 23 listopada przypada Święto Litewskich Sił Zbrojnych, więc do kuchni zaprośmy Kasię Jankowską, dziewczynę, która wybrała służbę w wojsku. Hej Kasiu, jak tam służba w wojsku i przygotowania do twojego święta zawodowego? Witajcie! Wojsko jak to wojsku, służba i dyscyplina, a przygotowania też pełną parą trwają. Z doświadczenia wiemy, że w pracy zawsze powinien być czas na coś smacznego. Dlatego zapraszamy cię na kaszoto buraczkowe. Macie rację, wpadnę do was z przyjemnością. Pa, pa! Cześć! Za ojczyznę risotto jest uważany Mediolan. To właśnie tam krzyżowały się kulinarne tradycje Włoch i Hiszpanii, ponieważ miasto przez 4 wieki było pod hiszpańskim panowaniem. To właśnie w księstwie Mediolanu ryż był wykorzystywany do stworzenia tej niezwykle dziś popularnej potrawy. Ryż na Półwysep Apeniński trafił dzięki arabskim kupcom, którzy w tym czasie utrzymywali stale stosunki handlowe z Geną i Wenecją. Z czasem okazało się, że włoska ziemia doskonale nadaje się do uprawy niektórych odmian tego zboża. Było to danie dość wyszukane, ponieważ doprawiano je drogim szafranem. Nie była to więc potrawa, która mogła trafić na stoły zwykłych ludzi. Obecnie ryż można zastąpić dowolną kaszą. Dzięki temu otrzymamy bardziej swojskie, a jednocześnie odżywcze danie kaszotto. Nieraz słyszałem połączenie słów kasza wojskowa, ale co to takiego? Do końca nie wiem. Więc w naszym wydaniu kasza wojskowa to będzie kaszotto buraczkowe,
które po prostu rozpływa się w ustach, a kaszoto to jak risotto, no tylko z kaszy. A do przygotowania dania będziemy potrzebowali kaszy pęczak, buraków, pora, bulionu warzywnego, białego wina wytrawnego, masła, cebuli, czosnku, sera koziego, orzechów włoskich, oleju, soli i pieprzu oraz szalwi. A jakie kaszoto buraczkowe bez buraczka? Od niego i zaczynamy. Więc mamy 3 średniego rozmiaru buraczki, dokładnie umyte. Buraki zawijamy w folię aluminiową, a też do środka dodajemy trochę oliwy z oliwek, czosnku oraz kilka listków szalwi. Piekarnik ustawiamy na 180 stopni góra-dół. Doprawione buraki musimy zapiec przez około 35 do 40 minut, aż będą miękkie. Buraki się zapiekają, nabierają smaku, więc my zrobimy rzeczy pozostałe. Ja posiekam pora. A ja jedną cebulę w drobną kostkę. Ja na patelnię wlewam oliwę z oliwek. Na lekko rozgrzaną oliwę teraz rzucamy pora. Drobno posiekany por, drobno posiekana cebulka. I na małym ogniu szklimy pora z cebulką i w żadnym razie nie można tego przypalić, tylko leciutko zeszklić. I jeszcze dorzucimy kilka listków szalwi. Do zeszklonej cebulki z porem dorzucamy 250 g suchej kaszy pęczek. Nadal smażymy na średnim ogniu, cały czas mieszamy i chcemy, aby nasza kasza pęczek złapała trochę koloru. Czyli aby skrobia trochę się ściela i w efekcie wyjdzie nam poprawnej konsystencji kaszoto. I można powiedzieć, że kasza pęczak, tak samo jak cebulka z porem, musi trochę się zeszklić. Podsmażanie pęczaku musi trwać około 2-3 minut i po tym czasie możemy dolewać wino wytrawne. No i wlewamy około 70 do 100 ml. Od razu piękne aromaty unoszą się w naszej kuchni. Bo właśnie wino dajemy tu po to, aby nabyć jak najwięcej zapachu. Nasze danie będzie pachniało winem, ale w żaden sposób nie pozostanie tu alkoholu, bo wszystko odparuje. Czekamy, aż wino odparuje i po tym stopniowo zaczniemy dodawać bulion warzywny. Kiedy na patelni usłyszymy skwierczenie, wtedy dodajemy stopniowo bulion warzywny. Niedużymi porcjami, po 100 ml na raz. I tak za każdym razem. Czekamy, aż odparuje, dolewamy więcej. Ile tego bulionu damy, to już jak Bóg dał. Tak naprawdę może to być 2 razy więcej aniż samej kaszy, czyli 250 g kaszy to około 500 ml bulionu. Może nawet być około 600. Czyli na oko. Czyli na oko. Zwyczajna, domowa kuchnia, swojska jak u babci. Kaszoto prawie gotowe, czyli pęczak już zmiękł, ale uwaga, w kaszoto pęczak nie może się rozgotować, musi być taki na ząb, czyli musimy czuć trochę jego teksturę. Buraki mamy już upieczone, więc musimy wybrać je z piekarnika. A ja przeszykuję deskę, aby jej nie zaplamić, wyścielamy ją papierem do pieczenia. No i sprawdzamy jak nasz burak. O, nóż lekko wchodzi, czyli upieczony do kremowości i do perfekcji. Ja wtedy jednego zabieram. Teraz musimy obrać, a ja taką skórkę zazwyczaj z krajem noży. Jest gorący, więc ostrożnie, aby się nie poparzyć. Możesz wkluć tu widelec sobie. Najlepsza porada. Jaką? Porada od mojej mamy. Buraka kroimy w ósemki. A tego buraczka ja zetrzę na tarce o grubych oczkach. To działa. To działa. I tu widelec pomaga. I starkowanego buraczka dodajemy do naszego kaszoto. Kaszoto już mówię. Bardzo dobrze ugotowane, konsystencja perfekcyjna. Możemy już nawet go wyłączyć. Zaczynamy mieszać i oglądamy tę magię, jak zwyczajne kaszoto zamienia się w kaszoto buraczkowe. Też, aby nadać dla kaszoto większej kremowości, dodamy 30 g masła. A ser kozi buraczki to idealne połączenie. Tak, ale już na samym końcu, kiedy będziemy serwowali dalej. Może trochę świeżo zmielonego pieprzu. To więc gotowe kaszoto odstawimy na chwilkę, a w tym czasie usmażymy nasze ósemki buraczka, no i danie jest gotowe. Na patelni 15 g masła, trochę oliwy z oliwek i na skwierczącym maselku
Smażymy przez około 2 minuty pokrojonego w większe kawaleczki buraczka. Też trochę pieprzu i dosłownie szczypta soli. Greto, mamy dzisiaj wykwintną interpretację kaszy wojskowej. Czy chociaż kiedyś marzyłaś o byciu w wojsku? Może i tak, ale raczej wolę cywilne życie, ale nasz gość Katarzyna Jankowska od dawna jest w wojsku i ciekawe, dlaczego wybrała ten zawód. A ja się zastanawiam, czy smakuje jej wojskowe jedzenie. Katarzyna Jankowska pełni służbę w Wojsku Litewskim. Jest kierowcą transportera opancerzonego. Pracuje z poborowymi. Absolwentka gimnazjum imienia Konstantego Parczewskiego w Niemęczynie. Studiuje przemysł kreatywny na Uniwersytecie Technicznym imienia Gedymina. Jej hobby to czytanie książek i zdrowe odżywianie. Jest też wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Jej motto życiowe brzmi wszystko albo nic. Witaj, Kasiu. Dzień dobry. Cześć. Ile Ciebie pamiętam ze szkoły, zawsze Ciebie widziałam z książką, taka krucha, delikatna i tutaj raptownie wojsko. Dlaczego? No, z książką mnie można spotkać i teraz bardzo często. Krucha chyba byłam bardziej fizycznie. Charakter miałam od zawsze taki silny i może ten charakter tak pomógł dla tej strony fizycznej jakoś przebić się. Ale tak do wojska to ja padłam całkiem przez przypadek. Przez przypadek, czyli zmuszono cię? Czy nie? Nie tak, że zmuszono, ale po prostu pojechałam swojego chłopaka wypuszczać do wojska i jego ojczym domówił się z tym innym wojskowym i mnie po prostu posadzili. Ja nawet nie miałam przy sobie dokumentu osobistego. Ja śmianską odpowiedziałam i mnie tak zapisali. A to teraz jesteś zadowolona z tej decyzji? Tak, u mnie wszystko w życiu przez przypadek dzieje się i to chyba taki ten przypadek był, który bardzo wielki wpływ na moje życie zrobił. Jak otoczenie właśnie odreagowało na to wszystko? Mama była pierwszą osobą, która dowiedziała się o tym, że ja zapisałam się do wojska. Panika była, od razu panika, bo jak to tak? Ale ja jej objaśniłam, ona jakraz mieszka niedaleko Podbrodzie, ja jej mówiłam, że mamo, ja będę tutaj na miejscu, niedaleko, na wolnych dniach mnie będą wypuszczać. I ona jakoś tak zżyła się z tą myślą. Babcia chyba najbardziej przeżywała za mnie. I chyba przeżywa do tej pory, bo no jakoś tak, jak to tak, wnuczka do wojska. Tak. A dziadek zaczął mi grać marsze na akordeonie wojskowe. Dziadek. Dziadek, tak. Chyba najbardziej zdziwieni byli nauczyciele, bo no, Greta mówiła, ja byłam zawsze z książką, byłam celującą uczennicą. I tak nauczycielem był szok, że jak to tak celująca uczennica idzie do wojska, nie uczy się. A rola kobiety w wojsku, czy zawsze kobieta powinna dorównać mężczyźnie? Staramy się być równe z mężczyznami, ale no, mężczyźni też są uczeni, że kobieta jeszcze będzie musiała urodzić dziecko, więc nie pozwalają zbyt ciężkich rzeczy podnosić lub tam jeszcze coś. Także fizycznie, test nasz fizyczny kobiet są zmniejszone po prostu normy. Możemy biec trochę dłużej te 3 km i możemy robić trochę mniej pompek. A ile tych pompek trzeba zrobić? Pompek 19, żeby zdać test, żeby otrzymać 100 punktów, 42 chyba, jeżeli się nie mylę. Robisz 42? Niestety nie, 27 tylko. A powiedz proszę, kobiet w wojsku jest coraz więcej, czy statystyka ta nie zmienia się? No, zwiększa się ta liczba. No, nawet w moim oddziale, gdzie ja jestem, gdy przyszłam, ja byłam trzecią dziewczyną w tym swoim oddziale, a na dany moment jest 5. I ja byłam tą pierwszą, która przyszła na stanowisko tego kierowcy transportera opancerzonego, więc po mnie przyszły jeszcze 2 na to stanowisko. No to właśnie jesteś kierowcą transportera opancerzonego. No czyli dźwięczy to tak groźnie, można powiedzieć. A jak to wygląda? No wygląda to tak samo jak i każda inna praca. Ale nasza struktura będzie trochę się zmieniała. I już niedługo nie będę kierowcą transportera opancerzonego, ale będę samochodu terenowego. I będę także pomocniczką dowódcy drużyny. Ale także nadal będę z poborowymi pracować, będę uczyć ich tego, co samo umiem. No i takie to stanowisko tak może dziwnie dźwięczy, kierowca transportera opancerzonego, ale to po prostu siadasz i jedziesz. Czyli jak samochodem, tak? No tylko, że trzeba lub TR1, TR2 kategoria lub C kategoria. A czy za 10 lat widzisz siebie w wojsku? Nie wykluczam myśli wyjścia z wojska, bo studiuję i te studia mnie bardzo się podobają, ale na razie odnajduję siebie w wojsku i robię jakąś karierę w wojsku. A jak karmią w wojsku? Gdy zaczęłam pracować już jako zawodowy żołnierz, zaczęłam gotować sama sobie, bo lubię gotować.
Ale z poboru mogę powiedzieć, że smacznie karmią. Jest bardzo wielki wybór tego jedzenia. Mówiłem o tej kaszy wojskowej, mówiłem, że nie wyobrażam, jak ona wygląda, ale myślę, że może wyglądać podobnie, bo dzisiaj przygotowaliśmy dla ciebie kaszę, ale nie prostą. Jest to kaszoto, czyli coś podobnego do risotto, ale robione z kaszy, z dodatkiem buraczków, sera koziego i orzechów włoskich. Czyli moim zdaniem jest to też zbilansowany posiłek, więc zapraszamy na degustację. Bardzo smacznie. W wojsku chyba czegoś takiego nie było. Nie byłam. Po obieraniu buraków często zostają nam zabrudzenia na palcach, ale mam sposób, jak je łatwo usunąć. Jeśli kolor jeszcze nie wsiąkł w palce, pomoże zimna woda. Jeśli woda nie pomaga, pomoże cytryna. Dłonie należy dokładnie przetrzeć plasterkiem cytryny, a następnie umyć. Naszym gościem była żołnierka Katarzyna Jankowska. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję dla Was. Do spotkania za tydzień będzie inspirująco i smacznie. A na koniec mam pytanko dla Was. Czy wiecie, ile kilokalorii musi zużywać żołnierz w ciągu doby? 2800. 2200. Od 3600 do 3800. Wow. To sporo. Sporo dla mnie było też. Ja byłam zdziwiona, gdy zobaczyłam, ale tak jest. I tyle zjadasz? Ja w ogóle jem 1700. To kaszy trzeba było więcej. Kaszy trzeba było więcej, tak.